No to przecież dzieci są inteligentne. A co, co? A co mają dzieci być nieinteligentne? No, dzieci, coś, nawet rodzic nie wie, co dziecko usłyszy, sobie przetworzy i już ma wiedzę, jak to życie wygląda, jak to w życiu jest i już, że dziecko też może skłamać, podpatrzy. Myślałeś, że co, że ojciec kłamie, a powie dziecku, a ty to nie kłam? Nie ma, to przechodzi momentalnie. Dziecko sobie przetransponuje, że co innego ojciec mówi, a co innego myśli, co innego wolno. Także taki jest to dziecięcy świat. Że te dzieci, widzisz, są mądrzejsze od rodziców, bo u rodziców jest świat przerobiony, jest oszukany, jest nieprawdziwy, fałszywy. I dziecko to, jak odkryje, to nie daj Boże. A to przecież od dziecka odkrywa. Nie daj Boże. Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio, a że w ogóle to KFM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra, no to jest kłamstwo. Ojcem kłamstwa jest szatan. No i Jezus jak rozmawiał z faryzeuszami, a to jak na księży katolickich się patrzysz, no to co ci przychodzi na myśl? Strojne szaty, błysk, blask, groby powielane. Co ci na myśl przychodzi? No to Jezus jak rozmawiał z takimi w pierwszym wieku, no to powiedział, że waszym ojcem jest diabeł i dlatego chcecie być sługami diabła. Ojcem diabeł, diabeł. Bo był kłamcą i wprawdzie nie wytrwał. No, kłamcą i ojcem kłamstwa. No to, ponieważ oni kłamali. Ale jak to, żeby tak zgrzytali na tego Jezusa? Jezus niewinny, nic nie zrobił, a oni tak się na niego gapili, jakoby on im całą rodzinę w czasie II wojny światowej wymordował. Tak to parafrazując, przekładając na czasy nasze XXI wieku. No i tak było. Pochwycili, jak nie było świadków, nie było kamer, nie było nikogo, kto by obserwował, kto by doniósł. I nagle, i potem już jak go mieli, to jako złoczyńcę. To czyli, że jak to można zrobić złoczyńcę z kogoś przypadkowo? No i teraz jak ten ojciec mówi dziecku, ja nie chcę być złodziejem, to jaki to świat się burzy w umyśle dziecka, się tworzy. Co dziecko może pomyśleć? W ogóle po co to gadać jakiś, że złodziejem on nie chce być, wiesz, takie za sztywne słowo dla dziecka. Dziecku trzeba ładnie wyjaśnić, językiem prawidłowym, nie ci, nie sia, nie cia, językiem normalnym, ale nie wszystko się dziecku mówi nagle i od razu. Nie wolno tak. Tam taka dziewczynka przez mikrofon mówiła Boszą, już tak niby ładnie, ale tak ci, to tam na woli to mają bardziej wprawne te spikerki. No ale dziewczynka nie może ci mówić, ci, bo to jest takie troszeczkę, wiesz, jak to dziecko. Tu o gruszce musi mówić, mówi o pietruszce, jest promocja, że tu za pół darmo. I 15 groszy. No to nie może sylabizować jakoś tak, cedzić, śledzikować, jak to dziecko. No to więc, proszę ciebie, nie wiem, czy ty wiesz, ale ja tam, ponieważ na kawę jeżdżę od bardzo wielu lat, już tego nie ma, Nescafe dawno nie ma, no to tam bardzo dużo cyganów do tej restauracji Sphinx. Za tą Nescafe tam się przychodziło do głębi, tam było bardzo fajnie, było najpierw Nescafe, potem Sphinx, obiady i dużo cyganów. Także jedna cyganka chodziła po płocie, gdzieś tam żebrała, a tu cyganie na obiady normalnie przychodzili, że takie cyganiątko przychodziło do nas i kupowało też jakiegoś cukierka w tym barku, co wcale nie jest też tanio. Także kupowało i z nami rozmawiało to cyganiątko, chłopczyk. Także bardzo fajnie było tam najpierw w Żancie na jubilerskiej, potem Real na jubilerskiej, a potem, no to co mamy, Auchan. Także nie wiem, tam ktoś to Auchan chce sprzedać. Na razie to chyba dobrze prosperuje, bo dlaczego oni mają tam najtaniej? Dlatego, że mają, bo dużo tego towaru mają. Chociaż nie ma takich pomidorów jak tutaj z kończynką 2,99. Tam na jubilerskiej pomidory 2,99 to są małe perlicze, a tu są duże, piękne, z takimi zielonymi korzonkami.
No tu można sobie wziąć gałązkę, zważyć i 5 pomidorów, czy 6, czy 7, czy ile. To jedzenie niesamowite. Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio, to KFM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. Tutaj w Simply Market na Saskiej niektóre produkty to są nawet tańsze. Jak tam jest na przykład ta kawa zielona, tam kosztuje 4,11 chyba, a tu kosztuje 3,99. No to już o te 20 groszy prawie taniej. Także o czym my tu mówimy? Tutaj ten Simply Market niby jest mniejszy sklep jak to są na Jubilerskiej, ale niektóre są produkty tańsze. I tutaj na Saskiej jakoś tak może ja wiem, może i przyjemniej, może nieprzyjemniej. Ale tam ja do tego Auchan na Jubilerskiej jestem przyzwyczajona, bo tylko że wiem, że tam zawsze mają za dużo produktów. Jak na takie miejsce, ale co ciekawe, dzisiaj nie mogłam kupić kalendarza ani formatu A4, ani żadnego innego formatu. Trzeba będzie jakoś tak do Tesco Extra, bo już chcę wpisywać do nowego kalendarza, chociaż i tak ten rok się już niedługo chyba będzie kończył, co wiadomo. Ale żeby nie było kalendarza, ja mówię, czy są kalendarze? A one mówią, że nie ma. No to więc widzisz.